dzisiejszym fascynującym odcinku zejdziemy do przerażającego zamku Królowej Bounceli w Garden of Banban 4, gdzie spotkamy strażnika tego miejsca, czyli szeryfa Toadstera. Ciekawe, czy będzie dla nas przyjazny. Ale to nie wszystko, ponieważ Królowa Bouncelia jest w ogromnym niebezpieczeństwie i tylko my możemy jej pomóc. Lecz musimy być bardzo ostrożni, ponieważ przerażający Jester śledzi każdy nasz ruch. I to nie wszystko, ponieważ stoczymy walkę z nowym zmutowanym potworem, który będzie chciał nas pożreć. Ale zanim spróbujemy go pokonać, chciałbym wam podziękować za aż 50 tysięcy łapek w górę, które zostawiliście pod premierowym odcinkiem z Garden of Banban 3. Natomiast dzisiaj musicie pobić ten rekord i jeżeli wbijecie aż 52 tysiące łapek w górę, to premierowo nagram dla was Garden of Banban 6, które zostało już zapowiedziane przez twórców. I tak, zgadza się, twórcy specjalnie pominęli grę Garden of Banban 5, lecz nie wiadomo z jakiego powodu. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag ucieczka i oglądajcie odcinek do samego końca, aby dowiedzieć się, czy Szeryf Toadster pomoże nam uciec z tego przerażającego miejsca. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i nie chcesz przegapić Garden of Banban 6, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No i jesteśmy w Garden of Banban 4, od razu widzimy, mamy Szeryfa Toadstera oraz Queen Bouncelli, więc te postacie na pewno pojawią się w tym chapterze. Oczywiście zaczynamy i mam nadzieję, że zostawicie bardzo dużo łapek w górę. O, mamy nowy ekran wczytywania, czyli to jednak będzie królestwo Królowej Bouncelli. Tak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw, czy to będzie dobra postać i co tu się zmienia. Pojawiają się wozy. Ogólnie twórcy pracowali nad tym chapterem 3 miesiące. Zazwyczaj jak oni pracowali, to robili 2 miesiące i nową grę. Czemu tu jest Slow Celine? Okej, czyli ona za nami cały czas podąża, z tego co widzę. Szukam jakichś steregów, czy czasem przypadkiem coś się tutaj niepokojącego nie pojawiło, ale na razie z tego co widzę, to chyba nie i możemy zacząć. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały te coraz głębsze podziemia przedszkola Garden of Banban. Mamy naszego słodziaczka. Dla tego słodziaka, widzowie, musicie w tym momencie kliknąć łapkę w górę i subskrypcję. To jest najsłodsza postać. Dobra, oczywiście bierzemy go i idziemy przed siebie do kolejnych... What the hell? Jak to na starcie? Takie rzeczy na starcie? Tego się nie spodziewałem. Twórcy totalnie mnie zaskoczyli. Tutaj zaraz wyjdzie tam ataki i czam ataki, tak więc bądźmy gotowi, ponieważ żarty się skończyły. Wiejemy, wiejemy. Co jest grane? Na starcie takie rzeczy? O nie, oni totalnie oszaleli. Nie sądziłem, że czam ataki i tam ataki jeszcze wrócą. Przecież była walka z bossem, pokonałem ich, ale nie spodziewałem się, że tak się zacznie ten chapter. Jestem pod mega wrażeniem. Na razie jest fajnie, tak więc uciekamy. Lecimy tędy szybko, szybko. Co jest grane? Czy oni mnie... czy oni mnie przestali gonić? Chwila. Nie, 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 nie przestali gonić, po prostu jestem bardzo szybki, tak więc wiejemy. Okej, szybko, szybko, szybko. Co tu się dzieje na starcie? Okej, ile jeszcze będzie tych zakrętów? Za dużo, za dużo zakrętów, za dużo. Okej, ostatnia prosta, to już jest chyba ostatnia prosta i dotrzemy do Królestwa Królowej Bouncelli. Przynajmniej tak mi się wydaje, co jest grane. To jest coś, czego totalnie się nikt nie spodziewał. Ale jak widzicie, twórcy Garden of Banban, czyli Euphoric Brothers, potrafią zaskoczyć. Naciskam, naciskam i... Okej. Nie mam pojęcia, co nacisnąłem. Byłem bardzo przerażony, ale jak widzicie, zatrzymali się. Okej. Czy jesteście przyjaźni? Tak, są przyjaźni. To bardzo dziwne i nie ty... O, czy ja ich tutaj przypadkiem... Nie, to nie są drzwi, czyli oni po prostu nie byli w stanie tutaj wejść? Okej, czyli musimy nacisnąć oba przyciski. Wypuśćmy naszego maluszka opila, żeby tutaj oczywiście... Oczywiście przeszukać trzeba to jakieś sekrety. A, bo ty będziesz za mną chodził, tak? Dobra, czyli ty tak, chodź maluszku. Stań sobie tutaj, a ja szybko przejdę tutaj. Drzwi się otworzą i teraz będziemy mogli przejść. Tak jest, chodź. Czyli ten chapter będzie głównie polegał na tym, że będziemy wszędzie nosić tego słodziaka i on będzie nam pomagał. Świetnie to wymyślili, naprawdę. To jest genialne, co zrobili. Tylko pytanie jest następujące. A, czyli ciebie muszę umieścić tu na górze, a sam muszę pójść na dół. Czy ty masz zamiar... Czy on idzie za mną, jak się odwrócę? Chwila, chwila, czekajcie. Nie, zatrzymał się, dobra, czyli on jakby troszeczkę mnie słucha, więc bardzo fajnie. Oczywiście weźmy go ze sobą, a nie mogę go wziąć, czyli muszę teraz przejść przez drzwi, czy włączyć to? To jest dobre pytanie. Okej, spróbujmy,
Dronik cały czas jest, teraz się dopiero skapnąłem, że cały czas z nami jest tutaj nasz kochany Dronik. Tak więc bardzo fajnie, Droniku, proszę. Pyk. W ogóle z ciekawych rzeczy to gra zajmuje 800 MB, natomiast poprzednia część, czyli Garten of Banban 3, zajmowała 1,2 GB, więc spodziewam się, że ta część będzie troszeczkę krótsza, takie mam dziwne przeczucie, ale jak mówię, nigdy nie wiadomo. Oni tam dalej są, dobra, idę dalej. Oh my god, nie, ja tam nie chcę iść, czekajcie, bo ja muszę zabrać ze sobą naszego maluszka, tak więc maluszku, chodź tutaj. Czy mogę ciebie zabrać? Nie, nie mogę, czy ty tu zostaniesz naprawdę? Nie możemy go zabrać, tak więc pa, pa, tak więc idziemy dalej, zobaczymy co tutaj na mnie czeka, jaka przerażająca postać, a coś czuję, że będzie tutaj coś bardzo niebezpiecznego. O, nie mogę, o, ulepszony pilot? Co to jest? Ja chcę to mieć. Give me that. Come on, czy ktoś mi przywalił w głowę właśnie? Tak to wygląda. Czy to nie będzie przypadkiem Banban, który pragnie mojej trzustki? Tak mi się wydaje, ale... W ogóle twórcy się postarali, już na samym wstępie mamy akcję, mamy cutscenki jakieś. Ktoś mnie zabiera. Miejmy nadzieję, że jest to Sheriff Toadster i miejmy nadzieję, że Sheriff Toadster jest tą dobrą postacią. Zresztą widzieliśmy na trailerze, że razem z nim biegliśmy, więc raczej on będzie takim szeryfem, który będzie nam pomagał chyba. Co jest grane? Ta część jest dziwna, powiem wam szczerze. Co jest? Okej. Więźniem mówisz? Okej. Jasne, zrozumiano. Bardzo proste. Tak lub nie? Okej. Okej, dobra. Mhm. Łapka w górę znaczy jest, widzowie. Wiecie co robić. Wiecie co robić, łapka w górę. Ktoś zamknął wszystkich przestępców w bagnach poziom wyżej. To byłeś ty. Tak. You saved a lot of time for someone that needs everything. Czyli pomogliśmy mu. Mhm. So thank you for that. Nice. That dobra, czyli Sheriff Toadster jest po naszej stronie. Moving on. Okay. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Zagrożeniem? Czy moje decyzje będą miały wpływ na dalszą część gry? W sensie, jak odpowiemy na przykład nie, to jakby coś stanie się Jumbo Joshowi, jak odpowiemy tak, to nic mu się nie stanie, lub na odwrót? Okej, no miałem kontakt. Okej. Okay. Okej, czyli chyba nie będzie to miało wpływu. Trzecie pytanie. Okej, zagrożeniem? Czemu Sheriff Toadster uważa ich za zagrożenie? Tak. Ma sens. Czwarte pytanie. Okay. Nie, nie miałem, że tak powiem, kontaktu z Jesterem. Nope. I thought so. Musiałeś. Tak jest, zgadza się, przybyłem z piętra wyżej odzyskać moje dziecko, które tutaj gdzieś jest. Zagrożeniem? Nabnab nie był zagrożeniem. No dobra, miałem kontakt. Odreszcze. Szóste pytanie. What? Przecież to ty jesteś. O, chwila, chwila. On ma kapelusz, natomiast on, Sheriff Toadster, nie ma. W sensie jakby ten, ta wersja Sheriffa Toadstera nie ma kapelusza, więc nie? Prawdziwe tak jak ta. Zabierz swoje rzeczy i wyjdź z pokoju? Okej. Czy ja dobrze odpowiedziałem? Na pewno będziemy musieli zagrać jeszcze raz i zrobić hakowanie i zrobić jakieś tutaj inne endingi, poszukać sekretów. Jestem tego pewien, że coś tutaj dało się inaczej odpowiedzieć i być może otrzymalibyśmy inny dialog. Cześć panie szeryfie Toadsterze, zobaczcie jak on wygląda. Teraz z bliska możemy mu się przyjrzeć i wygląda tak samo creepy jak wszystkie te inne postacie. Dobra, nieważne, wyjdźmy stąd, bo w końcu nas wypuścił, więc... No i co z tego, że tu nie pracuję, ej! Próbuję odzyskać moje dziecko, które zaginęło w przedszkolu. Chodź za mną. O nie, ma szwy na plecach, czyli jak każda inna postać jest poszywany. Dobra, ja chcę do królowej Bounceli. Co mam robić? Dobra, idę chyba za nim. I to miejsce... Wow, jesteśmy jeszcze głębiej. Okej. Okay. Mhm. Dobrze, nie jest zbyt wytrzymałe.
postaram się iść bardzo... A, czyli tu będzie wejście do Królowej Bounceli. Dobra, dobra, spokojnie, idziemy za szeryfem Toasterem. Wydaje się być przyjazną postacią, natomiast inny szeryf Toaster, przynajmniej taka jest moja teoria, ten, który nie ma kapelusza, jest złą postacią. Więc trzeba będzie uważać. A przynajmniej tak mi się wydaje, więc wiecie, to jest tylko teoria, więc... Witaj w królestwie! Jej, mamy królestwo! Wow! Wygląda to nieźle! Okej. To nie ja decyduję, co z tobą zrobić. Partnerze! Okej, dobra. Dobrze. Okazać jej szacunek. Dobra. Jest królowa Bouncelia. Okej. Czy ja powinienem za nim iść? Chwila, ja nie chcę za tobą iść. Poczekaj, jakby... Szeryfie Toasterze, wybacz na chwilę, zanim pójdziemy do Królowej Bounceli, ja muszę tutaj się rozejrzeć. Okej, czyli to jest jakby takie główne lobby, w którym będziemy mogli odtwarzać kasety. Czyli na pewno będą jakieś kasety do znalezienia. Mamy młotek, czyli możemy oczywiście naszego dronika sobie pomalować na jaki nam się podoba kolor, dać mu kapelusze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jakby... Nie wiem, czy ktoś w ogóle zmienia te kapelusze, szczerze mówiąc. Przeszukajmy tutaj tyły, zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć. Na przykład tu mamy... What? Chwila, czy ja wlazłem w tekstury? Tak, wlazłem w tekstury. Okej, dobra, ciekawie, ciekawie. Zaczyna się bardzo ciekawie. Dobra, infirmary. Nie mam pojęcia, co to jest, bo nie znam się na angielskim tak dobrze, ale na pewno będziemy musieli tutaj zajrzeć. Wow, pełno Giovanium, pełne beczki. Okej, mamy kucharską. Okej, skoro znalazłem kucharską czapkę dla mojego drona, to może oznaczać tylko jedno, że tutaj w Garden of Banban 4 będzie misja kucharska. Jestem tego prawie pewien. Innej opcji nie widzę, proszę bardzo, mamy pierwszą karteczkę. Oczywiście wszystko wam przetłumaczę, tak więc słuchajcie uważnie. Aby uniknąć sytuacji podobnych do tych, które miały miejsce w przypadku w 6 i 13, przyjęto nieco inne podejście do wprowadzenia przypadku 9 do pożądanej tożsamości. To znaczy bycia szeryfem miasta i wydaje się, że działa dokładnie tak jak zamierzono. To nowe podejście polegało na zmianie codziennego harmonogramu w przypadku 9, tak aby składał się głównie z oglądania zachodnich filmów, kreskówek i wszelkich mediów z naciskiem na bohaterskiego szeryfa ze starego zachodniego miasta. Lekcja, której należało się nauczyć, była taka, że szeryfowie chwytają przestępców, aby chronić słabych. Czyli on oglądał kreskówki, aby nauczyć się tak jakby być dobrym. Ciekawe tutaj rozwiązanie znaleźli tutaj nasi naukowcy. Jak w większości spraw zyskał większy rozmiar niż oczekiwano, ale z perspektywy czasu są z tego małe korzyści. Dzieci potrzebują silnego obrońcy, aby aspirować do bycia sobą. Szeryf otrzymał 3 kapelusze i wybrał swój ulubiony. Sprawa nie jest gotowa do prezentacji przed szkole Banban. Natomiast po zeskanowaniu kodu QR wyskakuje nam, no nie uwierzycie co, wyskakuje nam, że tak powiem, sklep 4F. I to 4F może oznaczać jakąś część kodu. Niemniej jednak czegoś się dowiedzieliśmy o szeryfie Toadsterze, tak więc bardzo ciekawie tutaj twórcy podeszli do tematu. Oczywiście my sobie to jeszcze przeszukamy. Z tego co widzę, w namiotach chyba już nic nie ma, więc wydaje mi się, że w tym głównym lobby była jedna notatka. Na pewno takich notatek będzie więcej, więc spróbuję znaleźć ich jak najwięcej. Jeżeli jakąś pominę, no to będziemy musieli po prostu nagrać dodatkowy odcinek i to wszystko przeszukać. A tymczasem idziemy do Królowej Bounceli. Jestem ciekaw, co ona mi tutaj ciekawego powie. Na pewno twórcy się postarali i mega ulepszyli grafikę. Dobra, bądź cicho. Okej, cichutko. No dobra, pokłońmy się naszej królowej. Jak to wygląda? Co jest grane? Ona jest ogromna. Okej, skończyłem przesłuchać nowego jeńca. Ej, jestem jeńcem, jak to? O! 1 do 10. 0? Przyszli z powierzchni, tak? Przyszedłem z powierzchni, to się zgadza. Mhm. O, czyli on mówi w liczbie mnogiej, ile chodzi o mnie. Hello. O, zgadza się, jestem zmartwionym rodzicem. Tak jest. Zgadza się. Ej, to cały czas historia toczy się dalej z tym dzieckiem. Co jest grane? Większość ludzi już dawno przestała schodzić na to piętro. No dobrze. Przedstawić. Coś ona ma w brzuchu. Królowa Bouncelia, władczyni królestwa. No dobrze.
Jej! Jedyny obywatel królestwa. Ciekawe. Szorstkie przyjęcie. No dobrze. Dziękuję, tylko gdzie jest moje dziecko? Gdzie jest? Jestem pewien. Okej. Wspomaganie windy? Ale ja nie chcę się stąd wynosić. Co to ma znaczyć? Dokładnie trzech części. O! Dobra. Mhm. Dobrze. Nie jest twoja walka? Dobra, idź z rodzicem i zabierz brakujące części. Dobrze. Mhm, czyli to będzie moja misja. Ochronie? Dobra, czyli ona też jest dobrą postacią. Na to wychodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli królowa Bouncelia jest dobrą postacią, szeryf Toadster jest dobrą postacią. Czyli tak naprawdę Jester będzie tą złą postacią. I mamy kartę. Ale zanim przeczytamy notatkę, chodźmy za szeryfem Toadsterem, ponieważ chce on nam coś powiedzieć. To dość ważnego, więc posłuchajmy go. Okej. O, cześć maluszku. Chodź, chodź, idziemy tutaj, oczywiście. Okej. Czyli królowa, okej, jest jakaś poważna sytuacja tutaj w tym królestwie, z tego co widzę. Mają kłopoty, spore kłopoty. Błazen królowej zbuntował się, o nie. Nie może rozśmieszyć królowej, w przeciwnym razie to co jest w jej sakiewce ucieknie i wszyscy zginiemy. What? Co ona ma w tej swojej sakiewce? Coś naprawdę niebezpiecznego na to wychodzi. Tak więc chodźmy zobaczyć, jak wygląda ta stacja, bo jestem ciekaw i niestety gra została troszeczkę tak skonstruowana, że jakbyśmy podnieśli notatkę, to szeryf Toadster dalej by do nas gadał i nie byłoby go słychać, byłyby tylko napisy, więc musimy za nim iść, aby dowiedzieć się, co chce nam powiedzieć, aby zobaczyć to miejsce. Tak więc tak właśnie to musimy zrobić. Co to jest za miejsce jakieś mroczne? Dobra, chciałbym tam pójść. Na pewno będzie hakowanie z tej gry, więc możecie być przygotowani na to, więc zostawcie pod tym odcinkiem, no myślę, że 50 tysięcy łapek w górę i zrobimy hakowanie, myślę, że to nie będzie dla was żaden problem, a tymczasem dotarliśmy na Mr. Kabokman? Okej, trzy sektory. Mhm. Stary system transportowy. Okej. Dwa dla mnie, dwa dla ciebie i dwa dla małego dzioba. Powinno to być kilka porozrzucanych. A, bilety, dobra, czyli musimy znaleźć bilety dla pasażerów. Okej, to jest nasza pierwsza misja i z tego co widzę, tak, mamy wentylacja, czyli to jest jakby sektor wentylacji, sektor ćwiczeń pracowników, czyli jakby siłownia, oraz sektor domów, a także sektor karmienia. Nie... What the hell? Tu jest Jester. Hello? Czy ty zawsze tutaj byłeś? Okej. Mamy pierwszy bilet. Tak więc podnieśmy bilecik i oczywiście podnieśmy naszego małego brzdąca i teraz chodźmy już oczywiście zobaczyć, co było napisane w notatce. A nasza notatka oczywiście dotyczy królowej Bouncelli, czyli tak, zgodnie z prośbą kierownictwa w celu udokumentowania reakcji na sprawę, sprawa 14 została poinformowana, że zostanie przeniesiona na niższe poziomy, czyli chodzi tutaj dokładnie o królową Bouncellię i że skontaktowano się z LLTT. Nie mam pojęcia, kim jest LLTT, ale na pewno kimś bardzo ważnym. Z takim samym spokojem i rozsądkiem, jak miał przypadek 14 od czasu zastosowania zmodyfikowanego rozwiązania G, czyli Jovenium. W jej organizmie zaczęła pytać, czy zostanie jej dostarczona podobna stylizowana cela, tam gdzie była przenoszona, na co odpowiedź twierdząca był dany. Okej, to tłumaczenie jest bez sensu. Następnie zaczęła pytać, czy nowe miejsce jest miejscem, w którym mogłaby używać swojej sakiewki i wreszcie uczyć dobre dzieci. Jak ważne jest pozostawanie dobrymi i co się dzieje ze złymi dziećmi, były niepewne, na co obecny pracownik powiedział, że odpowiedź na zawsze pozostanie nie. Przypadek 14 został również poinformowany, że jej berło zostanie zabrane do dalszych badań, czyli ona jakby urodziła się z berłem albo została skonstruowana od razu z berłem? Dziwne. A następnie zwrócone, ponieważ sprawa ma mocne przekonanie, że berło ma magiczną moc. Okej, ciekawe tutaj
jej, że tak powiem, nawiązanie do królowej Bounceli, a w zasadzie notatka na jej temat. No i tym razem nie mamy żadnego kodu QR, więc lecimy dalej. A dalej oczywiście mamy misję, w której to musimy znaleźć dla Mr. Kabobmana bilety i mamy kolejną notatkę. Niewiarygodne, tych notatek jest naprawdę dużo. Tak więc co, mamy bilecik, tu już jeden zebraliśmy i bodajże mamy trzeci, tak jakby trzech pasażerów, ja, oczywiście mały Opila Beard, Pisklak, no i Sheriff Towser, więc mamy trzy bilety, ale wpierw zobaczmy sobie kolejną notatkę, która mówi nam następujące rzeczy. To jest koszmar, to musi być. Myślałem, że jestem gotowy, by być świadkiem tego, co dzieje się tutaj na dole, ale poważnie się myliłem. Powiedzieli, że szkolenie wystarczy. Czułem się zdradzony i przestraszony, ale nigdy jednocześnie. Nigdy nie powinienem był składać swojego życia w ręce moich współpracowników. Zostałem w tyle, gdy oni uciekli jak tchórze, którymi są. A teraz muszę porozmawiać z kawałkiem papieru. Co to za krzyki dobiegały z góry i co to u licha było? To coś, co się do nas zbliżyło. To prawie jak nic innego, jak tylko masywna, unosząca się twarz. Okej, tu chodzi o Zolfiusa. Podręcznik szkoleniowy nic o tym nie mówił, a już na pewno nic o chichotach, które wydają się być coraz bliżej mnie. Czy ja zwariowałem? Biedny pracownik chyba naprawdę zwariował. Weźmy oczywiście kartę fioletową na piętro czwarte. I teraz tak, możemy wybrać sobie jedną windę. Zieloną, żółtą albo czerwoną. Jestem ciekaw, które w ogóle działają, bo z tego co widzę to... Okej, dobra, spróbuję może tą windę. Czy... A, dobra, bo my musimy najpierw bilety wrzucić. Zapomniałem, dobra. Jeden bilecik. Drugi bilecik. Tak, panie Kabob, już rzucam ostatni bilet. Proszę. Powiesz coś? To były wszystkie bilety, które miałem. Trzy bilety dla trzech osób. O, brakuje czwartego biletu. Tak, bo on... Sheriff Toadster mówi o czterech biletach. Zgadza się, dobra. Już, gotowe? Wszystkie bilety, jakie miałem, to wrzuciłem. Niemożliwe, że brakuje tutaj jeszcze jakiegoś. Nie ma takiej opcji. Czyżbym coś tutaj przegapił? O, okazuje się, że jest jeszcze jeden bilet ukryty w tym miejscu, czyli pięć biletów? Dlaczego dwa dla Pisklaka? To dziwne, to totalnie dziwne. Wrzuciłem pięć biletów i co, teraz już mogę pojechać? Nie, jest jeszcze jeden bilet. Ile tych biletów tutaj było rozrzucone? Sześć? Była mowa o czterech, a nawet o trzech. Bardzo, bardzo dziwne i bardzo niepokojące. O, coś się otworzyło. O, zadziałało, siema. O, czyli wszyscy na pokład, dobra, czyli... Dobra, udaj się do sektora oznaczonego żółtym kolorem. Dobrze, czyli pierwszy sektor będzie sektor wentylacji. To mi się totalnie nie podoba. Zaznaczamy żółty i oczywiście uruchamiamy kartą i jedziemy, udało się. Dobra. Rozumiesz? Dobra. Gigantyczny... Dokładnie. Twój gatunek? Śmieciem? What the hell? Okej. Okay. Oni wszyscy chcą się po prostu wydostać na powierzchnię. Kiedy byłem na dnie. Aha, zostałeś obrońcą królowej. Bardzo fajnie. Osoby o dobrym sercu zasługują na ochronę. Zgadza się, czyli królowa jest dobra. To już jesteśmy tego pewni, ale to co ma w swoim jakby tym worku na brzuchu, to niestety to nie jest nic dobrego. To jakby, to jest 100% pewności. Chyba dotarliśmy do pierwszego miejsca, w którym będziemy mieli jakąś zagadkę i pierwszą część windy. Tych części musimy zdobyć trzy na pewno. I co to jest? Wanted, dead or alive. Reward, milion. Czy to jest milion? Nie, to jest chyba 100 milionów, albo jakoś tak, miliard chyba na to wychodzi. Bankoinów. Okej, część, której potrzebujemy, powinna znajdować się gdzieś tutaj. Uuu, bitter... What? Bitter giggle says. Nothing is as much precious as smiles, czyli nic nie jest tak wartościowe jak uśmiechy. Powiedz żart, opowiadaj żarty za każdym razem, gdy idziesz. W sensie, jak idziesz, to opowiadaj żarty. Ciekawe, ciekawe. Two-headed freak... The Feline. Okej. Okay. Dobra, czyli ktoś na pewno tutaj zrobił 6 punktów do 4 punktów. Ciekawe, czy coś na tych kanapach znajdę, jakiś secret, może jakąś kasetę przypadkową? Byłoby całkiem spoko.
Okej, mamy pierwszy guzik i mamy kolejną notatkę. Dobra, musimy to przeczytać. Tym razem, zanim przeczytamy, oczywiście zeskanowałem kodzik QR i mamy kolejną część kodu. Tym razem 5A. A notatka oczywiście dotyczy naszego szeryfa Toadstera. Właśnie otrzymaliśmy instrukcję, aby zrezygnować z wszelkich prac prowadzonych nad przypadkiem 9. Chętnie to zrobimy, ponieważ nie podejrzewamy, że zachowanie przypadku 9 ulegnie zmianie. Skontaktowano się z LLTT, ale... aby te raporty były aktualne, zamieściliśmy dowody na to, że przypadek 9 rzeczywiście jest w stanie się powstrzymać. Areszt i uwięzienie, często śmiertelne, kogoś, kogo uzna za brudnego, w sensie jakby chyba złego, albo złego przestępcy, brudnego przestępcy, tak. Po prostu decyduje się tego nie robić. Przypadek 9 dotyczy tylko wykonywania rozkazów, tego co on nazwał swoim obywatelem, okej? Chociaż nie wiadomo, kogo uważa za swojego obywatela, wysunięto teorię, że wszyscy są członkami gangu Banbana, co jest? Wydawało się, że przynajmniej wysłuchał rozkazu z przypadku 6, kiedy obaj zostali umieszczeni w tym samym pokoju. Pełny zapis interakcji znajduje się w nagraniu numer 134, podczas gdy przypadek 9 musiał zostać wyprowadzony z pokoju, zanim przypadek 6 poinformował go, aby zrobił coś niebezpiecznego. Był to po raz pierwszy, kiedy przypadek 9 wykazał się posłusznym zachowaniem od miesięcy. Etui trwale nie jest gotowe do prezentacji. A, w sensie, że przypadek nie jest gotowy do prezentacji. Dobra, wszystko już rozumiemy. Czyli po prostu szeryf Toadster jakoś udaje mu się powstrzymywać swoje żądze. Tak jak na przykład mamy Banbana, który chce pożreć szóstki, tak mamy też szeryfa Toadstera, który nie może się powstrzymać przed aresztowaniem kogoś na śmierć. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Niemniej jednak oczywiście musimy wziąć naszego maluszka na samym starcie, odpalić ten guzik. Zgadza się? Tak, maluszku, stań tutaj. A ja stanę sobie tutaj. I coś się otworzyło. Okej, pierwsze drzwi. Oczywiście mamy też tutaj drzwi i z tego co widzę... tutaj nie możemy się dostać, czyli najpierw musimy te drzwi aktywować. Czy musimy je aktywować dronem? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak, tak więc droniku, pora polecieć i rozwikłać zagadki Królestwa Królowej Bounceli. Otworzyło się, ale mrok. Okej, strzałka pokazuje tutaj i tutaj i tutaj, dobra. Czyli na samym starcie możemy iść w jedno miejsce. Nie możemy pójść tu, ani też nie możemy pójść tutaj. Co tutaj mamy? Tu mamy jakiś wielki korytarz, troszeczkę wygląda jak backroomsy, szczerze mówiąc. I tam chyba były, widziałem wentylację przez chwilę, więc dobra, wejdźmy sobie tutaj. I zobaczmy. Co się dzieje? No nie! Znajdź sposób, żeby otworzyć drzwi, bo... mi się to nie podoba, ja tu nic nie widzę kompletnie. Okej? Głodnym wężem? Czy masz jakieś jedzenie? What the hell? Co tu robi jakiś głodny wąż? Czy ty naprawdę jesteś wężem? What the hell? To naprawdę jest wąż? Okej, nie wygląda na jakoś mega nieprzyjaznego. Tylko, że problem jest taki, że ja nie chcę zostać jedzeniem, więc... Szeryf Toadster, czy mógłbyś mnie stąd wypuścić, proszę? Ja nie chcę zostać pożartym przez węża, ale... wychodzi na to, że nie mam wyjścia, muszę po prostu iść przed siebie. Hello? O! What the hell? Już na starcie goni mnie... błazen! Co się dzieje? Co jest grane? Dobra, proszę mnie wypuścić! Przygotujcie się na... co jest... Toadstars never disappoint, partner. Czy on go rzucił gwiazdką? To był błazen, o którym mówiłem. Peter Giggle. Ciekawa nazwa. Łapmy część i wynośmy się stąd. Tylko gdzie jest ta część? No nie gadaj, że ja muszę iść tędy. Ale tu nic nie widać, jest ciemno. Bo ty chodzisz za mną, szeryfie Toadsterze. Dobrze, wszystko się wyjaśniło. Ty po prostu chodzisz za mną. Okej, dobra, czyli możemy przejść teraz do systemu wentylacji. Oh. Can sense danger. Kiedy zacznie pisklak wydawać dźwięk, to znaczy, że w pobliżu jest niebezpieczeństwo. Wait. Znam swojego... jesteśmy prześladowani. What the hell? Start. Okej. Okay. To chyba najlepsza część Garden of Banban w historii, więc widzowie, zostawcie łapkę w górę w tym momencie. Jestem naprawdę pod wrażeniem, cały czas coś się dzieje. Okej. Okay. Które nie są sfałszowane. A!
nab nab, ty jumpscare'ze jeden. Jedno jest pewne, musimy być bardzo ostrożni, ponieważ niektóre wenty są bardzo fejkowe i pytanie jest następujące, czy jak podejdziemy... Jest bezpiecznie. O! Czyli musimy podejść blisko. Jest bezpiecznie, okej, nie! Nie możemy przejść, okej, czy to będzie gra na myślenie na zasadzie takiej, że będziemy musieli zrobić wiele, wiele prób i mamy literkę E na fioletowo, cokolwiek to oznacza, ale będziemy musieli to przechodzić kilka razy, aż w końcu trafimy na dobrą drogę? Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, może jest to jakiś pattern. Chodź tu, maluszku. Skoro ty wykrywasz... Dobra, podejdźmy. Wykryj. Czy ty... Czy on wykrywa, gdy już jest za późno? To jest dobre pytanie. Okej, okay, czy wykryłeś coś? Rzucę cię na pożarcie. Nie no, oczywiście tego byśmy nie zrobili, ale jakby... Pytanie jest następujące. Czy my mamy zapamiętać całą drogę? Okej, okay. Jest bezpiecznie. Dobra, następne. Wydaje mi się, że on wykrywa, gdy już jest za późno, ale jakby było napisane, kiedy... Bo usłyszymy... Okej, okay, jest git, jest git. Podejdźmy z bliska. Ej, to jest bardzo niebezpieczne, bo w każdej chwili może tam tutaj wyskoczyć oczywiście nab-nab i nas jumpscare'ować. I to jeszcze z wentów, okej. Okay. Bezpiecznie. Dobra. Tutaj? Nie mam pojęcia, jaką drogą idę. I to jest najbardziej przerażające, ponieważ... Jeżeli droga się zmienia, to za każdym razem będziemy musieli ogarniać. Jest bezpiecznie. No to niezłe bezpiecznie. To jest bardzo ciężkie do przejścia, będziemy musieli zrobić kilka ciężkich prób. To co udało mi się odkryć, to to na pewno, że ptaszek wykrywa. Więc jeżeli przejdziemy sobie tutaj i podejdziemy odpowiednio blisko, to on zapiszczy. Czyli że to jest zła droga, czyli da się to wykryć. Ja po prostu nie wiedziałem na początku jak, tak więc uwaga. Podchodzimy. Jest git, okej, przechodzimy. Teraz jak podejdziemy sobie tutaj bliżej, to posłuchajcie. O, zapiszczał, czyli jest niebezpiecznie. Szeryfie, to usterze, odejdź. Potrzebujemy tutaj przejść sobie na spokojnie. Więc troszeczkę na początku miałem farta, że tyle poziomów udało mi się przejść. Spróbuj może środkiem. Nie, środek niebezpieczny. Dobra, czyli musimy przejść inną drogą. Całkiem ciekawy pomysł tutaj wymyślili twórcy na zrobienie. I on będzie mi przeszkadzał, teraz będzie łaził za mną. Okej, okay, na pewno musimy znaleźć dobrą drogę. I misja okazuje się łatwiejsza niż mi się wydawało, jakby wiecie. To było trudne po prostu, bo nie wiedziałem jak ptaszek działa. Dobra, teraz na spokojnie, mam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wentów do przejścia. Okej, okay? Jest bezpiecznie, dobra, idziemy dalej. Zobaczmy ten. Niebezpiecznie, idziemy szukać innym. Mam nadzieję, że on siedzi tylko w jednych wentach. A... O, siedzi w dwóch, a pozostałe dwa miałem na myśli, że będą jakby bezpieczne, ale okazuje się, że nie. On siedzi po prostu nieraz w dwóch, więc trzeba będzie uważać. Niebezpiecznie, spadamy stąd, dobra. Teraz tutaj, spokojnie, oj, oj. Oj, oj, dobra, dobra, już się stąd zmywam, czyli to będzie dobra droga. Będziemy mieli pierwszą część windy, więc jakby jedną część już jakąś wykonamy. Tylko pytanie, po co nam ta winda, żeby iść na wyższe poziomy piętra? Czy może jeszcze niższe? To jest ciekawe. Okej. Okay. Bezpiecznie? Bezpiecznie. Czy może też jakby tą część wykorzystamy, żeby właśnie iść na niższe poziomy, czy też wyższe? Bo jest, jak widzieliście na początku, Garten of Banban 6 zapowiedziane. Więc pytanie jest następujące, czy... My od razu zejdziemy poziom niżej, czy może się wrócimy na przykład na jakiś piąty, ukryty poziom i będzie Garten of Banban 4, Garten of Banban 6, a później Garten of Banban 5. To mnie najbardziej ciekawi, bezpiecznie. Dobra, ostatnie wenty, ostatnie wenty. Pewnie tutaj jakiś secret jest. Tak obstawiam. Jeżeli chodzi o te wenty, gdzieś tutaj może jakaś notatka leży, ale ja na razie póki co tego nie widzę, więc jakby coś takiego było, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Dobra, czyli przejście będzie po tej stronie. Okej, okay. Tak więc lecimy sobie na spokojnie, już speedrunujemy. Pięknie, i coś tutaj w rogu leży. Co to jest? O, czy to jest różo... Kaseta! Mamy pierwszą kasetę, dobra, trzeba będzie ją koniecznie odsłuchać i dowiedzieć się, co jest na niej nagrane. Tak więc dobra, otwieramy. I jesteśmy. Ulala. System, okej, okay, to jest na pewno z trailera. System jest, okej, okej, szafy, czy możemy przeszukać szafy? Chyba nie.
Tymczasowe wyłączenie, dobra. Chodźmy może tutaj, a co tutaj się ukrywa? O, czyli musimy wyłączyć system i dopiero wtedy będziemy mogli przejść dalej. Dobra, wyłączmy. I szybko, szybko. I teraz się otwiera. Już widzę. Wow, my szukamy po prostu trybika do windy. Dobrze. Okej. Czy ty znasz drogę? Mam nadzieję, że zapamiętałeś drogę, panie Toadsterze. Boję się, że coś mi może tutaj wyskoczyć. Jakiś nieoczekiwany nabnab. Albo nabnalina, co gorsza. Okej. Nie, chyba jest bezpiecznie. Czyli on po prostu, jak w jednym kierunku szedłem, to wtedy po prostu się pojawił i mnie próbował tutaj jumpscare'ować i zaatakować. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. Więc idziemy oddać pierwszą część do krowie Bounceli. Mam nadzieję, że ona nie została zaatakowana, bo też nie ma co ukrywać. Jest w niebezpieczeństwie i raczej powinniśmy ją ochraniać, a nie szukać kolejnych tutaj jakby części. Więc dobrze by było, żeby nic się jej nie stało, bo wydaje mi się, że ona jest jakąś kluczową postacią. Dość ważną. Dobra, chodź maluszku. A nie mogę ci teraz podnieść, no najgorzej. Okej, okay. Pytanie jest następne. O, nie, chwila. Czy mogę otworzyć te drzwi? Nie da się. Coś tutaj ewidentnie nie włącza. Aha, ty czekasz, dobra, poczekaj jeszcze, panie szeryfie Toadsterze. Ja chcę coś tutaj sprawdzić. Tego nie możemy O, bo my potrzebujemy zielonej karty. A my nie mamy zielonej karty, czyli to jest jedno z miejsc, do których powinniśmy się wrócić. Dobra, sprawdźmy, co tu jest. Tu chyba już byłem i tam gonił Jester. Tak jest. On się nazywa... Jego nazwa jest bardzo trudna, ja nawet nie zapamiętałem. I to już... Okej, dobra, to już się nie otworzy, więc jakby musiałem po prostu sprawdzić. Ale na pewno tutaj, w sektorze wentylacji, będziemy potrzebowali zielonej karty, na to wychodzi. Ciekawe. Ooo! Czyli my byliśmy w housing sektor, czyli tak naprawdę są trzy sektory. Czyli teraz musimy wrócić do bodajże reset do tego sektoru? Jakoś tak, dobra, włączmy to. O, i automatycznie wracamy, dobra, wszystko git. Ptaszek jest, my jesteśmy, pięknie, Mr. Kabobman jest tam. Ale zobaczcie w ogóle, jak ta przestrzeń jest ogromna. Jeżeli chodzi o Garten of Banban 4, tutaj jakby teraz się przemieszczamy jeszcze dalej. Przynajmniej jedno jest pewne, naprawili windy. Te windy wcześniej działały bardzo wolno i przemieszczanie się między jednym a drugą strefą zajmowało bardzo dużo czasu, a teraz jakby trwa to szybciej. Czy my nie powinniśmy się tam zatrzymać przypadkiem? Dziwne, bardzo dziwne, nietypowe, ale nie, chyba okej, wróciliśmy. O, czyli wychodzi na to, że my przeszliśmy teraz do kolejnej strefy. Nie! Wszystkie strefy objeżdżamy dookoła, okej? Tak więc widzowie, w tym czasie, kiedy my objeżdżamy strefy, zostawcie taktyczną łapę w górę i oczywiście możecie także kliknąć subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a będą na pewno odcinki z hakowania Garten of Banban 4, tego możecie być pewni. A tymczasem jesteśmy po raz kolejny w strefie... Tak, to jest strefa Królowej Bounceli. Okej, gdzie jest ta winda? Czyli winda prawdopodobnie będzie po prawej stronie. Bo to by najbardziej było logiczne, czyli ta mroczna strefa po prawej stronie to jest winda. Okej. Proszę, czy to będzie winda? No innej opcji nie ma. Tak jest, panie szeryfie. O, to w takim razie co jest tutaj? Ja tu mogę iść. Okej, ale tylko kawałek mogę iść. Dobra, myślałem, że... Musiałem po prostu sprawdzić, wiecie, musiałem jakby sprawdzić, co tam się ukrywa, bo naprawdę byłem ciekaw. A tymczasem... Gdzie może być winda? Ha, na pewno dziwne jest to, że Królowa Bouncelia, jakby jej skarb w królestwie, to jest Giovanium, więc wydaje mi się, że to Giovanium jakoś wpływa, albo te potwory się żywią tym Giovanium. Takie mam dziwne przeczucie. A, czyli winda jest tutaj, czyli to jest sam początek. Na pewno potrzebujemy zielonej karty, muszę to zapamiętać. Nie wiem, czy mi się to uda, ale jeżeli będę miał zieloną kartę, to będę mógł się tam wrócić i na samym, na tej pierwszej strefie otworzyć tajemnicze zielone drzwi. Tylko pytanie, gdzie jest zielona karta? I coś czuję, że jak ją znajdę, to po prostu zapomnę. I też jestem ciekaw, co kryje się za tymi drzwiami, bo ewidentnie coś tutaj jest, ale no musielibyśmy użyć hakowania. O, czyli to jest po prostu puste pomieszczenie, czyli to jest cela? Tak, to są cele, dobra, czyli wszystko jasne. Czy to jest winda? Umieść posiadany element w windzie. Okej, pyk. Jeden z trzech. Dobra, czyli to jest winda.
Zostanę tutaj i wszystko poukładam. Na razie może po prostu pokręć się wokół tego miejsca i porozmawiaj z królową, kiedy będziesz... Okej, pokręć się wokół tego miejsca. Mamy kolejną notatkę. A po zeskanowaniu notatki mamy kolejną tajemniczą, tym razem literkę. Jest to literka K. Jestem ciekaw, jaki będzie ten kod. A jeżeli chodzi o notatkę, mamy tutaj kolejną wiadomość na temat szeryfa Toadstera. Powiedzieć, że nowe podejście do enkapsulacji w przypadku 9 z jego pożądaną tożsamością przyniosło odwrotny skutek. Byłoby niedopowiedzeniem być może ilość czasu w harmonogramie przypadku 9, która była poświęcona na oglądanie zachodnich mediów, była zbyt duża. Podczas gdy przypadek 9 w pełni przyjął się jako obrońca gangu Banbana, dorósł do przekonania, że każdy, kto nie jest częścią gangu Banbana, jest przestępcą, w tym przedmioty nieożywione w ludzkich celach, personel placówki i jak prawdopodobnie dzieci. Nie pomogło to, że ostatni tydzień był całkowicie poświęcony temu, jak prawidłowo łapać, więzić i przesłuchiwać przestępców, jego rozmiaru lub większego. Żaden członek personelu nie jest bezpieczny w pobliżu przypadku 9, ponieważ jego metody są po prostu zbyt brutalne, aby człowiek mógł przeżyć. Przypadek 9 stał się prawdziwym zachodnim szeryfem, w którym istnieje jako jeden, zrujnuje wszystko. Sprawa nie jest gotowa do prezentacji. Mam dziwne wrażenie, że chodzi tutaj o szeryfa Toadstera i o jego brata? Tak mi się wydaje. Nie mam do końca pewności, ponieważ te numerki, przypadek 9, przypadek 6, to wszystko może mi się po prostu mieszać w mojej głowie. Niemniej jednak musimy wrócić do królestwa królowej Bounceli, pokręcić się tam chwilę i pogadać z królową. Jestem ciekaw, co ona mi powie i mam nadzieję, że teraz nie wydarzy się nic złego, bo mam dziwne przeczucie, że teraz ona zostanie jakoś zaatakowana przez błazna, albo znowu ten błazen się gdzieś pojawi, więc dobrze by było, gdybym zachował ostrożność i na wszelki wypadek... No właśnie, mamy tutaj całą rodzinkę, ale oczywiście nie ma błazna. No okej, czyli błazen w tym rozdziale to błazen jest zły, królowa jest dobra i szeryf Toadster też jest dobrą postacią. Tak więc chodźmy do królowej. Czy nasz maluszek idzie za nami? Okej, nasz maluszek się zgubił troszeczkę, więc nie będzie nam mógł pomóc. Niemniej jednak pogadajmy z królową i zobaczmy, co ona nam tutaj ciekawego powie, bo jeszcze zostały nam dwie części do zdobycia, więc... Witaj! Dokładnie, nadaje się do użytku ta winda, troszeczkę. Bardzo szanuję to, co robisz, aby odzyskać swoje dziecko. Zgadza się, to jest mój cel. O! Godna podziwu, ta królowa jest zbyt miła, to jest aż dziwne, wiecie? Okej. Przyjmij tę niebieską kartę, choć to niewiele... Uważam ją za symbol zaufania. Niebieska karta! Give me that. Oficjalnie zostałeś obywatelem królestwa. Możesz zostać tak długo, jak zechcesz. Nice! Nawet po odzyskaniu dziecka? Dobra. Jej! 5 osób? Twój przyjaciel pojawił się podczas twojej nieobecności? Okej. Ambulatorium? Kto się pojawił? Dobra. Jaki mój przyjaciel? Dobra, raz, dwa, trzy. Kurczak, oczywiście ten, o mały opila, Birt 4. Ale kto jest tym piątym przyjacielem? Ha, czy chodzi tutaj o Banbana? To mnie zaczyna zastanawiać, czy jest to Banban, czy może Banbolina, czy może Slow Celine, którą widzieliśmy na samym początku. Jestem ciekaw, kto to będzie. Niemniej jednak, teraz musimy udać się do windy. A w zasadzie nie do windy, tylko do, że tak powiem, stacji i pojechać do kolejnego miejsca. Mamy niebieską kartę, tylko pytanie, co otwiera niebieska karta? Czy przypadkiem... Ej, czy przypadkiem to pomieszczenie nie było zamknięte? Tak, na pewno. Na pewno to miejsce było zamknięte. Zobaczmy, kto siedzi w celi. O, czyli to był Banban jednak w ambulatorium. I był w bardzo kiepskim stanie, ale widać, że chyba już się otrząsnął z tego. I mogę do nie... Slow Celine tu jest? What the hell? Okej. Tutaj potrzebujemy jakiegoś dźwięku. Czyli może chodzi o pisklaka, tutaj też. Mamy kolejną notatkę. Droga mamo, właśnie mieliśmy najlepszą imprezkę na świecie. Ja, Claire, Miss Mason. Oraz oczywiście Stinger Flynn. Tylko pytanie, kim jest Miss Mason?
Dziwne. Okej, to chyba musi być jakaś nauczycielka. Niemniej jednak mamy niebieską kartę, więc naszym zadaniem jest teraz pogadać z Banbanem i dowiedzieć się, czy wszystko z nim w porządku i czy nie chce przypadkiem... Pomarańczowa karta, czyli nie chce przypadkiem mojej trzustki. Wow! Listen, whatever happened to me, whatever I tried okay. doing to you, just know it wasn't actually me. To nie byłem ja, to byłeś ty. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Aha. Still, I wanna make it up to you. Chcę ci to wynagrodzić? Co chcesz mi dać? Prezent? Me in on the situation with the elevator. I want to help with that. Chcę się tym zająć. I teraz jesteś moim przyjacielem. Nice. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. Okej, brakujące elementy windy. Spoko. Tylko nie atakuj mnie więcej. Dobra. Czyli spotkamy się na kolejnej stacji. Ulala, ale tutaj będzie odbierz kartę dostępu do celi na końcu. Okej. Pyk. Pomarańczowa. Czy mogę? Halo, Slow Celine. Nie, Slow Celine sobie śpi. Okej, mamy pomarańczową kartę. I nie możemy otworzyć, tak, bo tu jest, czyli musimy jakiś dźwięk dać, żeby tam się dostać. Czyli dźwięk albo hasło, coś w tym stylu. Niemniej jednak możemy przejść tędy. I pytanie, dokąd mnie to zaprowadzi, bo my powinniśmy... nie wchodzę tam. My powinniśmy pojechać teraz na kolejną stację. No dobra, musimy tutaj wejść. Hello? Czy jest tu ktoś? Ale tego to się chyba nikt nie spodziewał. Stinger Flynn? What the hell? Pogadajmy z nim. Hello? To jest ewidentnie z trailera scenka. Oh. It's you. Tak, to ja. Don't worry. I'm unable to zbyt słaby, by cokolwiek zrobić. I'm too weak to do anything. Okej. By not listening to me and leaving when you had the chance. Popełniłeś wielki błąd, ale przecież nie, to chyba nie tak miało być. Finally, after managing to keep Josh under control, okay. I just had to come around and anger him. Przepraszam, że go zdenerwowałem, sorry. Której żadne z nas nie może dostać się do dzieci. This is your fault and nobody else's. Okej, okay. Kiedy mówiłem, że będę stosował najbezpieczniejsze procedury. But regardless, I have something I want to show you. Chcę ci... It sure looks like you need it. Okej, czyli będziemy mieli teraz wyjaśnienie jakieś. Dobra, czyli ważne teraz, widzowie, bardzo ważne. Jestem ciekaw, o co chodzi. What? Ognisko? Oh, hi. You're up again. You sure are a sleepy fellow. Aha. Agreed. Zgoda? Dobra. Opila, Zolfius. Moją część składników żywszych, które zebraliśmy podczas gdy ty drzemałeś. Aha. Ty też sobie jesz? Składniki odżywcze. Ciekawe. Ty jesz sobie po prostu kapustę. Dobra. Pokochałby te warzywa, Jumbo Josh. Okej, no to na pewno, to jakby, tego jestem pewien. Nie zaszczyczą na swoją irytującą obecnością. Czyli oni wszyscy byli przyjaciółmi. To trochę smutne, powiem wam szczerze. Oni po prostu chcą się wydostać na powierzchnię. Dziwne. Nienawiść to jest emocja, której nie potrafi kontrolować. Jakie jest drugie? Smutek. Tylko nie znowu. Okej. Wszyscy jesteśmy skazani na wieczność. Aha. W ostatecznym rozrachunku nie ma to większego znaczenia.
Okej, okay, to jest naprawdę bardzo smutne, widzowie. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, w jakim kierunku ta gra idzie. Nasze życia nie są. Okej. Captain Fiddles! Nie, Captain Fiddles raczej nic nie powie. Kapitanie? As expected. Tak jak oczekiwano. Nic nie powiedział. To było oczywiste. Oj! Co to za dźwięk? Czemu ja słyszę pociąg? Żyje wiele innych istot? O kim oni mówią? Czy to jest jakaś nowa postać typu pociąg? Nie, niemożliwe. Dźwięk pociągu? Help me! Nie mam pytań. Nie mam pytań. Nie mam pytań, w jakim kierunku idzie ta gra, widzowie. To, co właśnie zobaczyłem, czyli Chuchu Charles w Garden of Banban przerosło wszelkie moje oczekiwania. Oh my god, ci twórcy naprawdę trolują. Okej. Nie wiem, co powiedzieć. Dajcie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. W jakim kierunku zmierza ta gra? Dobra, chodźmy na górę zobaczyć. Zapomnijmy o tym, co widzieliśmy. Po prostu zapomnijmy. Mamy dwie kasety, więc na pewno chciałbym obie odtworzyć. Tego jestem pewien. I nie zapomnieć o nich. Dobra, idziemy stąd. Cokolwiek ma się wydarzyć, niech się dzieje teraz. Tylko niech już nie będzie tutaj takich dziwnych scen z Chuchu Charlesem. O, Nab zniknął. Dobra, wróćmy już do normalności, tak? Już co zobaczyliśmy, to zobaczyliśmy. This is the first entry to what I refer to as the Toad Chiron. Teraz mogę. Where all information gathered about criminals will be recorded. Przestępcę? Criminal number one. Ślimak, przestępcą? Was captured near the front gate of the kingdom while I was on patrol. Oh. The snail was captured while hiding in her shell and has remained hidden since. Pozostaje w ukryciu? It was initially okay. Thought to be an empty shell husk, until quiet cry was heard coming from within the shell. Oh, all slow saline płacze. The snail to leave her shell have failed. The reason for this extreme distress has not yet been determined. Została ustalona. But I have a theory. Teoria, okej, okay, słuchamy. This criminal ain't from around here. So it's possible that this foreign hostile environment is what's wrogie środowisko, nienaturalne zachowanie, czyli chowanie się. More updates soon. Już niedługo, więcej informacji od, oczywiście, szeryfa Toadstera. Dobra, oczywiście w tych celach już nic więcej nie ma, więc po prostu nie jesteśmy w stanie odtworzyć dźwięku, czyli to nie są jakby cele na hasła, tak jak myślałem, to są po prostu cele, gdzie możemy odtworzyć sobie dźwięk. I mamy fioletową kartę, na to wychodzi. Tak, dobra, wracamy. Wow, czy tu się coś... Czy to... Nie, dobra, myślałem, że to królestwo jest bardziej zabarykadowane, takie miałem tutaj dziwne odczucie. Czy możemy wrócić do królowej Bounselli z nią pogadać? Sprawdźmy to. Nope, królowa Bounselli nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia, więc prawdopodobnie musimy wyruszyć na kolejną misję. No i jest nasz przyjaciel, Ban Ban, siema. Czekałem dobre chwili, a rozglądałem się troszkę tu, to tam. Okej. Okay. Sektor żywienia. Nie ma problemu. Wsiadamy i lecimy na sektor żywienia. I z tego co widzę, to sektor żywienia. O, czyli dobrze myślałem, że są trzy strefy tak naprawdę. Sektor żywienia, z tego co widzę, to jest ten zielony, więc wybierzmy zielony ten. I oczywiście wyruszmy na przygodę z Ban Banem. Okej. Okay. Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Utman! Co? Literally and figuratively. Wszystko zawaliło dosłownie przenośni? I can't imagine the stuff wow. Witnessed down here. Dobra. Czyli był pracownikiem? Okej. Okay. A może pracownik again, był dawcą żywieniem dla niego? Really okej. Anyway. So ciekawe. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? Bez powodu? No, zgadza się, miałem takich przyjaciół.
They suddenly stopped talking to me. Oh. They looked at me like I was some sort of monster. No bo jesteś trochę takim potworem. Sometimes I lose my temper, sure, but it seemed excessive. I was and still am confused, to say. Zdezorientowany, mówisz? No, nie dziwię się. Jak masz jakieś dziwne ataki. Let's get going. Wziął tego Mr. Kabobmana na plecy. Dobra, a gdzie jest mój maluszek? Gdzie jest mały Opila Beard? Pisklak Opila Beard, który jest moim przyjacielem, jest mi bardzo potrzebny. Schowaj się. No nie, Jumbo Josh wrócił. No way. Hello. Cześć, Jumbo Josh. O, zjada, on sobie zjada brokuły. Okej. Zobaczmy, jak Jumbo Josh zjada wielkiego brokuła i zostaje wciągnięty przez Stinger Flynna? Przecież Stinger Flynn był na wyczerpaniu. O, a może to była Lina po prostu. Tak, tak. No dla niego tym bardziej, bo on jakby to troszkę może być to dla niego dezorientujące. Oho, oho, będzie misja jakaś. Nie było zamknięte? Raczej nie. O, nie mam klucza. Zielone. Dobra, czy my mamy tu wykonać jakąś misję? Wychodzi na to, że tak. Zielone. O, czyli potrzebujemy jakiegoś dziwnego kodu. Czy mogę tu wejść? Nie mogę. A czy pewnie... What the hell? Reward. Bankoiny oczywiście. Miliard. I to jest bodajże Tarta Beard, a to jest... Nie, to jest Tarta Beard, a to jest Opila Beard. Piękne rysunki. Piękne. Najpiękniejsze. Dobra, otwieramy te drzwi i prawdopodobnie tutaj będzie kodzik, którego potrzebujemy, żeby dostać się dalej. Okej. Okay. Ciekawy korytarz prowadzący w dół. Bardzo w dół. Okej. Okay. Dość strome te schody, nietypowe. O, to miejsce. Naciśnij lewy przycisk, aby użyć zabawki. Dobra, dobra. Nasz dronik. O! Practice safety and you'll be okay. Czyli ćwicz bezpiecznie, a będziesz okej. Okay. Dobra, czyli mamy tutaj zrobić o i k. Ciekawe, na pewno to zrobimy i to w tym momencie. Czyli tak, 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 tak. I tutaj po środku 4 i na rogach 4. Dobra, musimy to sprawdzić, bo jakby jestem ciekaw, co dostaniemy za to. A pewnie tam będzie jakiś sekret, więc warto będzie to sprawdzić w tym momencie, zanim zejdziemy sobie na dół i zrobić napis OK. Dobra, czyli tak, o będzie na pewno tak. Tak, 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 tak. Tak. O, zadziałało, dobrze. I teraz musimy zrobić k. K też będzie bardzo proste. Pyk, 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 pyk. That was easy. Give me that. There seems to be two doors behind each other. I think we opened the inner one. Wewnętrzne. O, czyli jednak musimy wykonać dwie misje. Czyli to nie będzie takie proste, że o, tutaj po prostu napiszemy OK i już. Nie, nie, nie. My musimy zejść dalej, prawdopodobnie zmierzyć się z Jesterem, tak obstawiam, czyli przynajmniej ja go tak dalej nazywam Jester, on oczywiście się nazywa inaczej, ale jego nazwa była tak długa i tak trudna, że się po prostu jeszcze jej nie nauczyłem. I jest trudna do wymówienia, coś Giggles, Giggles, jakoś tak. Więc, o, dronik, dobra, spróbujmy tutaj naszym dronikiem uderzyć. Na pewno tych drzwi nie będziemy w stanie otworzyć. Działasz, droniku, działaj, działaj. Działaj, działaj, potrzebujemy cię tutaj i to bardzo. Okej, tędy i chyba, o. Ogród Jestera, tak to będę nazywał. Wow! Wow, wow, wow! Okej. Ciekawe. Nic nie jest już zabawne. Nic nie jest wystarczająco zabawne. Wow, Jester bez głowy i Jester bez ręki. Jesterina? To może jest Jesterina! Może być Jesterina, czyli żeńska wersja Jestera. Okej, okay, dobra, podejdźmy sobie tutaj. That's... to wielka głowa. Big head, big head. Okej, okay, otwórzmy to. Co się tutaj kryje? Za tymi drzwiami kryje się... Korona! Give me that. Nie mam pojęcia, do czego jest potrzebna mi korona, ale... Czy to oko... O! Oh. Te oczy patrzą na mnie. Wow, tak. You just come in here, steal what's ours, and then leave? Jest notatka. Thieves with no shame. Złodzieje bez wstydu. Znalazłem chyba secret w tym momencie. For minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. No,
but can I at least have some applause for my little poem, please? Brawa za wierszyk, proszę. Jasne. Możesz. Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. What the hell? I'll show you something that's actually impressive. To jest jakaś grubsza misja. A magic trick. Magiczna sztuczka. Dawaj, show me. Open sesame. Wow, zadziałało. I think I earned a round of applause for that. Na pewno zasłużyłeś na brawa. Jestem pewien. Czy mogę jakoś zaklaskać dla was? Jakkolwiek? Chyba nie. Chciałbym to zrobić, chciałbym wam pomóc, ale chyba... Chyba nie ma za bardzo takiej możliwości. Niemniej jednak dość ciekawe miejsce. I teraz chyba możemy tutaj aktywować drugie miejsce. Jest nasz dronik, proszę bardzo. Droniku, wysyłam cię tutaj. Proszę aktywować mi ten przycisk. Pyk. Nice. Czyli my tak naprawdę dostaliśmy koronę, która będzie nam... Wow, potrzebna tutaj. Ha. Dobra, mamy tu jakąś misję X. Czyli najpierw dronika musimy wysłać. Dobra, droniku, chodź. Misja z dronem. Tam jest X. O. Czyli wychodzi na to, że musimy tak, najpierw dać go tutaj. Aha. Nie, nie, nie. O, kapelusz! Dobra, weźmy, weźmy. I w ogóle tam jeszcze w pokoju była notatka, o której zapomniałem. Jak do tego doszło, że nie podniosłem tej notatki? No te błazny do mnie tutaj gadały i po prostu nie ogarnąłem. A my musimy znaleźć notatkę, bo potrzebujemy informacji na temat kolejnych postaci. Oh! I must practice. Practice, muszę praktykować, muszę ćwiczyć. Praktyka czyni mistrza. Lista żartów. Kangur i Meduza poszli do baru. I to wszystko. Żadne z nich tak naprawdę nie potrafi chodzić. Okej, okay, ciekawy żart. Niestety następne żarty są tylko dobre do zrozumienia, jeżeli znacie angielski, więc możecie sobie je przeczytać, ponieważ tłumaczenie na polski totalnie mija się jakby z celem. Więc nie ma to sensu, żebym ja tego, żebym te żarty tłumaczył. Chodźmy po prostu dalej. Ten jeszcze pierwszy dało się zrozumieć. Dobra, okej. Okay. Dronik tutaj. Przybyłeś, droniku? Proszę, uderz tu. Pyk. Mam nadzieję, że... Droniku... Come on, droniku, chodź tutaj. Dobra, jesteś? Dobra, ta ściana. Okej, okay, iksik, to pierwszej kolejności. Okej, okay, poleć tutaj, ładnie, ładnie. Nice. I teraz poleć tam. Czy on doleci w ogóle tam? Niby dolatuje, ale my mamy jakby ograniczony zasięg. Jeśli o to chodzi. Dobra, jeżeli każe ci polecieć tam. O. Czyli, chwila, ja mogę tutaj przecież zejść. Ja nie wiem, czemu się jeszcze nad tym zastanawiałem i czemu się bałem. O, tu jest jeszcze jeden przycisk. Wow, 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 dobra, dobra, to będzie. To będzie całkiem rozbudowana misja z dronem, szczerze mówiąc. I z tego, co widzę, musimy nacisnąć 4 przyciski. Dobra. Czyli musimy dronika przeprowadzić przez cały ten że tak powiem, tunel. Czyli tak, zacznijmy może od tego X-a. Bo prawdopodobnie, jeżeli teraz zadziałało. Dobra, czyli to nie jest takie trudne, jakby się mogło wydawać. Czyli teraz tak naprawdę walnijmy tutaj. Okej, okay, dronik przeleci tu. Teraz powinniśmy walnąć gdzieś tutaj, w iksik. Okej, okay, tu będzie drugi przycisk. Nie, tu będzie drugi przycisk. A w zasadzie to będzie to chyba trzeci przycisk? Nie, drugi, czyli mamy dwa. Jeszcze dwa zostały do aktywowania. Czyli został tak naprawdę jeszcze przycisk, który znajduje się bodajże w tym miejscu, czyli gdzieś tam. Ten mamy aktywowany, czyli tu musi być jeszcze jeden. Wydaje mi się, że kolejny przycisk dokładnie tak jest w tym miejscu i nawet widziałem tutaj X-a, więc to by się idealnie zgadzało. Więc jeżeli weźmiemy teraz tak, to aktywujemy trzeci przycisk. A ostatni to będzie ten przycisk główny, czyli tak naprawdę wystarczy, że teraz przywołamy dronika tutaj. Tylko czy on będzie chciał przylecieć? Chyba mogę go przekierować tutaj dołem po prostu, tak będzie najszybciej, żeby się tutaj nie męczyć jakby z tym tunelem. To zrobimy w ten sposób i on powinien tutaj bardzo ładnie nam przelecieć. Spróbujmy go dać tutaj. Droniku, wiesz co robić? Okej, okay, pięknie, teraz tutaj poproszę w ten przycisk. Nic więcej nie wymagam, żebyś tylko pyknął w ten przycisk i otworzył mi drzwi. Przejście dalej.
a w zasadzie to przejście po czerwoną kartę, której potrzebujemy, żeby dostać się na piętro 4, a w zasadzie to minus 4. No w końcu to Garten of Banban 4, więc jakby tutaj mamy minusowe czwarte piętro. Dobra, chodźmy na górę i teraz chyba będziemy w stanie otworzyć główne drzwi z Banbanem i dostać się do kolejnego pomieszczenia, więc tak też zróbmy. Chodźmy tu i teraz... są drzwi czerwone, zgadza się. Mamy czerwoną kartę? Mamy czerwone drzwi, więc otwieramy, panie Banbanie. Let's go. No idź, możesz iść. Możesz iść jako pierwszy. Coś... Nie. Żadnych dodatkowych misji. Okej. Oszusta? O! Impostor, czyli Mr. Kabobman jest impostorem. Dobra. O nie, będzie Zolfius. But I got him a new friend. Załatwię mu nowego przyjaciela. Now we wait. Teraz czy... Siema! Wow! Wait, no, Nab-Nab! Nab-Nab, co ty zrobiłeś? Nie! O-o! We can't let Nab-Nab take him. Nie możemy pozwolić, żeby Nab-Nab go wziął? Oddawaj Mr. Kabobmana, jest nam potrzebny dla Zolfiusa! What the hell? Co tu się dzieje? Dobra, dobra, biegniemy, biegniemy. Banban jest szybszy ode mnie, co jest? To jest najdziwniejsza część Garten of Banban w historii, widzowie, naprawdę. Więc jeżeli wytrwaliście tego momentu, napiszcie w komentarzu hashtag wytrwałem i kliknijcie łapkę w górę, ponieważ właśnie Nab-Nab ukradł Banbanowi Mr. Kabobmana. A my musimy przeskoczyć tutaj? Oh my god, dobra, tędy, hops i hops. Nie wiem czemu chcę się tutaj dostać, ale... Po prostu czuję, że muszę się tutaj dostać, bo jest tutaj kolejna kaseta, nice. Potrzebujesz przerwy? Tak, potrzebowałem malutkiej przerwy, żeby tylko zdobyć kolejną kasetę. Mamy już 3 kasety do odtworzenia, więc oglądajcie odcinek do końca, bo na pewno wszystkie 3 sobie tutaj odtworzymy. Pyk, pyk, pyk. I widać, że to jest ułatwio... Siema. Wow. Nie do naprawienia. Miarka się przebrała. Czy to będzie walka? What? Co jest grane? Czy ja mam... What? Zmienił się w wielkiego demona. I uspokoił się. O, oh, wow. To musiała być bardzo ciężka walka, na to wychodzi. Niemniej jednak nasz przyjaciel, teraz jest jakby naszym przyjacielem, czy oczywiście Banban zwyciężył. Wiem, że mogę. A ty dalej tutaj. Okej. Okay. Możesz wracać beze mnie. Dobrze? Co tu się kryje? Czy mogę otworzyć te drzwi? Coś tutaj... Ewidentnie coś tutaj jest. Zielona karta tu jest, której potrzebuję. Tylko pytanie... Żółta karta? Okej, dobra, czyli to jest karta wyjścia. Ale zielona karta jest mi potrzebna, bo bez niej jakby... O, wow, bez niej się... O właśnie, bez tej zielonej karty nie dostanę się do zielonych drzwi. Więc prawdopodobnie tutaj trzeba było wykonać jakąś inną misję. Zrobić coś dodatkowego i wtedy dostalibyśmy zieloną kartę. Tylko pytanie, co trzeba byłoby zrobić? Czy pogadać na początku z szeryfem Toadsterem i wyjaśnić mu jakby, że nie był to przestępca, że to nie był jakby zagrożenie, wtedy te drzwi się by otworzyły? Czy może po prostu powinien tutaj wbiec i pomóc Banbanowi wygrać tę walkę? Nie mam pojęcia, będziemy musieli to sprawdzić sobie w następnym odcinku, a tymczasem idziemy, ponieważ mamy kolejną kartę i możemy przejść do kolejnej strefy. Zresztą mamy już 2 części, więc powoli zbliżamy się do 3 części i winda będzie uruchomiona. Coś czuję, że na końcu będzie jakaś potężna walka, więc przygotujcie się, widzowie. A tymczasem oczywiście idziemy dalej. I coś czuję, że coś tutaj chyba... Coś tu na mnie czeka. Takie dziwne mam przeczucie, że... Jakby ktoś ciągle mnie obserwował. Tylko pytanie... No właśnie, wiedziałem. Zolfius. Okej. Okay. Hej. Pojawił się. Czy jesteś przyjazny? Czy też nie? Hello. Ogromny. On się zbliża. What?
O, nie, on po prostu się tak buja dziwnie. Dobra, czyli jest przyjazny. Możemy uznać go za przyjazną postać. Przynajmniej częściowo przyjazną. Dobra, czy my powinniśmy wrócić sobie teraz na sam początek? Wychodzi na to, że... Tak, to było to miejsce i teraz możemy stąd odjechać i aktywować kolejną część windy, na to wychodzi, czyli housing sector. Reset, poproszę po prostu aktywować i zawieźć mnie do kolejnego sektora. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie o tej części, bo widzieliśmy Czuczu Charlesa, widzieliśmy bardzo dziwne rzeczy i jakby jest ta gra na pewno ulepszona. Twórcy się postarali, ponieważ jak sami możecie zobaczyć, ewidentnie elementów tutaj w pomieszczeniach jest więcej. To już jakby nie wydaje się ta gra, jakby taka była, wiecie, bardzo pusta. Jakby tutaj twórcy postarali się i naprawdę dodali kilka fajnych rzeczy. Niemniej jednak mam dziwne przeczucie, że Garten of Banban 6, czyli jakby kolejna część, bo to jest czwórka, nie będzie ostatnią częścią i będzie jeszcze siódemka. I mam nadzieję, że siódemka będzie ostatnia. Ale zobaczymy, dobra. Niemniej jednak oczywiście możemy wrócić, tak więc chodźmy sobie do windy i ją po prostu aktywujmy, w sensie drugą tę część. No i jesteśmy przy windzie, zobaczmy co teraz się wydarzy. Witam pana szeryfa Toadstera, naszego tutaj stróża prawa. Okej, okay. Świetna robota. Świetna robota, partnerze. Zgadza się, jesteśmy partnerami, więc teraz musimy porozmawiać z królową. Okej, okay. Czego może chcieć od nas królowa? Mam wrażenie, że teraz wydarzy się coś bardzo złego. No i jest nasza królowa Bouncelia. Czego może od nas chcieć? To mnie najbardziej zastanawia, jaką kolejną misję będzie dla nas miała. Tak więc podejdźmy do niej i się zapytajmy w takim razie, czego od nas, droga królowo, chcesz? Pokłonimy się nawet przed tobą. Tak samo jak ja kłaniam się, gdy zostawiacie łapki w górę oczywiście. Mhm. Winda trochę bardziej nadająca się do użytku. Zgadza się. Aha. O! Zgadza się, szukam dzieci. Przysługę? Dobra, jaką przysługę? Odwiedzić! Gościa, który nie próbowałby nas skrzywdzić? Nie mam pojęcia, co się tutaj wydarzyło, ale to na pewno coś bardzo złego. Okej, dzięki wielkie. Jakich znajomych? Więcej moich znajomych? W sensie, o kim ona mówi? Może mówi o Banbalinie. Dobra, chodźmy do celi zobaczyć, w sensie do celi, do jakby tutaj oczywiście strefy, gdzie te postacie są leczone. Zobaczyć, kto tutaj się pojawił, jaka kolejna postać zjechała na dół. Na pewno mieliśmy tak, mieliśmy Slow Celine, potem mieliśmy Banbana, to teraz kto się pojawi? Z rodzinki. Wychodzi na to, że Banbalina. No bo któż by inny, to musi być Banbalina. Nikt inny jak Banbalina. Tak więc zajrzyjmy i przekonajmy się. Boję się, że to może być coś niebezpiecznego, ale najbardziej niebezpieczny to chyba jest tutaj ten błazen, czyli Jester. Okej, okay. Slow Celine i uwaga, uwaga, kolejna cela. Wiedziałem. Wiedziałem, że to ona, ale zanim z nią pogadamy, musimy zrobić bardzo ważną misję, o której prawie zapomniałem, ale mi się przypomniało. Musimy odtworzyć kasety i kasety można odtworzyć w tym miejscu, więc warto będzie to zrobić. Więc drogi widzowie, jeżeli wytrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu hashtag kaseta. I mam nadzieję, że napiszecie bardzo dużo hashtagów hashtag kaseta, ponieważ teraz odkryjemy sobie sekrety. Tak więc zobaczmy. Pierwsze nagranie. Okej. Szeryf Toadster i Jester kłaniają się przed królową. Czyli oni byli jakby tutaj mieszkańcami tego królestwa, ale ostatecznie Jester, że tak powiem, się zbuntował. Druga kaseta. Okej, okay, strefa Stinger Flynna, plaża. Jest i Stinger Flynn na plaży. Okej, okay, czyli to jest jego strefa, w sensie tak jakby już wiemy. Ale niemniej jednak to dość ciekawe. Ostatnia strefa to jest, tak, na samej górze tutaj oczywiście tort i miejsce, gdzie gonił nas Jumbo Josh. Okej. Okay. Interesujące. I ten tort zniknął. Kto go zabrał? Chwila. Nie mam więcej taśm do odtwarzania. Ajajaj. Ale kilka ciekawych rzeczy odkryliśmy sobie, więc bardzo fajnie. Chodźmy pogadać z naszą ukochaną Banbaliną. Mam nadzieję, że nie będzie zadań matematycznych. Proszę, Banbalina, nie rób tego. Tylko nie zadania matematyczne. Chyba, że będziemy mogli posłuchać. Okej, ciekawe. Mhm, słuchamy. Criminal number two. Nauczyciel. Dobra.
where a human was also captured earlier. Czyli ja, czyli ta sama winda. Unlike a snail, the teacher was extremely hostile. Wrogo nastawiona. Starting to miss students in class as the reason she's even down here. Brakującego ucznia. Numerous failed attempts to escape were recorded. Okay. But it appears she's finally given up. Poddała się. Numerous objects were used in an attempt to calm her down, with only a few excess bowling pins seen in the job. Czyli to są jakby... Okej, czyli uczniowie. Dobra, dobra. Nie mogę się spóźnić na lekcję. No. Ciekawy przypadek. Wygląda na bardzo smutną, jakby miała po prostu dość. Tak to wy... Oh! Nasz przyjaciel Jumbo Josh! Okej. Ciekawe. Złapany. Criminal number 5. The Green Gorilla. Jakim cudem szeryf Toadster ich wszystkich pojmał? A, skomplikowanej pułapki. W sektorze żywienia przez... Okej. Nie uda. No okej, on raczej nie gada, Jumbo Josh nie gada. 7 zgłoszeń. Nietypowe. Oj. Coś sprawiło, ja sprawiłem, że przypadki się tutaj znalazły. Zdecydowanie ja, to moja wina. Zgadza się. Więcej informacji wkrótce. Siema. Czy jesteś w stanie coś powiedzieć? Nie, chyba on jest wykończony. Dobra, musimy wrócić i prawdopodobnie jechać do kolejnej strefy. Mam nadzieję, że Banban będzie już czekał na nas oczywiście przy pociągu. I to już będzie ostatnia strefa, więc jestem ciekaw, jak to się potoczy. Czy jak znajdziemy ostatni trybik, to czy wydarzy się coś złego, czy też, że tak powiem, nie wydarzy się nic złego. Czy będzie jakaś walka z bossem? Bo jakby walkę z bossem mieliśmy w Garten of Banban 3, więc tutaj w teorii też powinna być jakaś walka z bossem. Albo jakaś wielka ucieczka? Coś w tym stylu? Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tak więc chodźmy sobie oczywiście tutaj i pojedźmy do kolejnej strefy. A z tego co widzę, nie ma tutaj naszego przyjaciela Banbana, więc teraz wydaje mi się, że powinniśmy pojechać do fioletowej strefy, czyli strefy ćwiczeń, czyli jakby siłowni? Na to wychodzi? Okej, pytanie tylko, czy mamy kartę. Wydaje mi się, że zdobyłem kartę pod koniec, więc w teorii mamy tam dostęp, chyba że czegoś nie podniosłem, w sensie jakby zapomniałem podnieść tę kartę, ale wydaje mi się, że wszystko podnosiłem, więc wszystko powinno być jak najbardziej git. Tu byliśmy, niestety zielonych drzwi nie otworzymy, ponieważ nie mamy zielonej karty, więc troszkę lipa. Zresztą chyba możemy zobaczyć sobie, a teraz nie możemy pod escape'em, jakie mamy przedmioty. I chyba tej zielonej karty faktycznie nie mamy, ona była tam za tymi drzwiami zielonymi, więc pytanie tylko, w jaki sposób otworzyć tam te drzwi. Nie mam pojęcia, sprawdzimy sobie na pewno na odcinku z hakowania. I to jest ta strefa? Nie, musimy jeszcze raz pojechać. W ogóle ta przestrzeń tutaj jest totalnie ogromna. Oni cały czas rozszerzają tutaj w kolejnym chapterze. Kolejny chapter są coraz bardziej tutaj rozszerzone. A tymczasem jesteśmy. I musimy teraz... Tak, windy oczywiście muszą dojechać. Musimy teraz przejść tutaj. Czy będzie jakaś notatka leżała między tymi ławeczkami? Czy też nie? Może jakaś kaseta dodatkowa? Wychodzi na to, że chyba nie i... Wow, przez chwilę utknąłem, dziwne. Okej, zobaczmy co mamy tutaj. Ćwiczenia kognitywne, fizyczne, komunikatywne. Czyli tak, najpierw ruchowość, później, chyba myślenie jest najpierw, później jest mówienie. A po środku jest jakieś takie ćwiczenia fizyczne, tak mi się wydaje. Czy coś tutaj jest? Okej, coś tam na pewno jest, dobra, otwieramy. No i wchodzimy. Jestem ciekaw, jakie będziemy wykonywać ćwiczenia. W sensie, czy w ogóle będziemy wykonywać ćwiczenia. Wow. To wygląda naprawdę dobrze zapakowane. Swoją drogą, nie wiem czy coś się zepsuło, ale nie możemy skakać. Bardzo podejrzane. Wychodzi na to, że gra po prostu mi się zbugowała, tak więc już jesteśmy i oczywiście możemy skakać, wszystko wróciło do normy. I mamy kolejną, oczywiście, notatkę. Oj, mamy notatkę z kodem QR. A sekretne hasło z kodu QR to oczywiście WP.
A notatka dotyczy oczywiście przypadku numer 9, czyli królowej Bouncelli. Przypadek 14 został dziś rano przeniesiony do nowego mieszkania, na co wyraziła zadowolenie, ale naturalną nerwowość. Zgodnie z prośbą kierownictwa przeprowadzono dalsze badania fenomenu woreczka z przypadku 14, czyli chodzi tutaj o ten worek, który ma na brzuchu i tam coś siedzi bardzo niebezpiecznego. I chociaż badania dostarczyły bezcennych obserwacji, bardzo niewiele wyjaśnień można potwierdzić. Wygląda na to, że wszystkie ciała wyhodowane na Gioveniu mają duże trudności z pozostawieniem woreczka w środku, a zwłaszcza jeśli przypadek 14 decyduje się trzymać woreczek zamknięty. Wydaje się, że refleks osłabia zdolności w przypadku 14 do trzymania torebki zamkniętej do woli. Okej, czyli coś tam niebezpiecznego musi siedzieć. Teoretyzowano, że powodem niezgodności jakiegokolwiek przypadku do opuszczenia woreczka jest jakiś rodzaj przyciągania między cząsteczkami G, gdy znajdują się one bardzo bliskie odległości, na przykład ciało znajdujące się we wnętrzu woreczka. Etui, w sensie case, trwale nie jest gotowy do prezentacji. Przedszkole Banban. Czyli tutaj mamy informację, że coś bardzo niebezpiecznego siedzi w worku jakby królowej Bouncelli i jeżeli ona jest blisko Gioveniom, to jakby te dziwne istoty, które tam siedzą, po prostu nie wychodzą. Kibelek. Bardzo ładne miejsce, piękne. Kibelek pierwsza klasa. To jestem tego pewien, więc drogi widzu, jeżeli wytrwałeś do tej minuty, to jest kolejny hashtag tego odcinka. Jestem ciekaw, czy ktoś obejrzy odcinek do końca. Napisz w komentarzu hashtag kibelek. Zobaczymy, ile osób wytrwało do tej minuty. Niemniej jednak mamy też wannę i możemy chyba sobie stąd iść, bo to jest jakby taka zwykła strefa, w której nic tak naprawdę ciekawego nie ma. O, jest to drzewo z trailera. W końcu to widzimy. Wow, to jest jakby strefa chillu na to wychodzi. Słońce, chmurki, mamy oczywiście nasze konewki. Okej, spraw, żeby twój mózg pracował. Okej, trzy ćwiczenia mamy. Trzy gry, dwie rundy każda. Światła out, czyli jeżeli światła są, się wyłączą. Okej, coś w pokoju może się zmienić. Dobra. Musisz jakiś raport dać, jeżeli coś się w pokoju zmieni. Zapamiętaj okej, czy to jest I'm on observation duty. Dobra, monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę to w ogóle aktywować. Spróbujmy. Ćwiczymy nasz mózg. Światła zgasły. Czyli dobra, coś gdzieś mogło się zmienić. Nie zapamiętałem kompletnie nic. Kompletnie nic. Dobra, kibelek. Wanna jest okej. To było. To też było. Ojej, to będzie na zapamiętywanie. Co gdzie było? Dobra. Spróbujmy tak. Coś mogło się zmienić. Mamy 3 minuty. Kibelek, kanapa, słońce. Dobra, zobaczmy, czy słońce jest. Jest słońce. 4 jabłka, ale to będzie trudna misja. Dobra, spróbujmy. Jak się nie uda, to trudno. Na pewno nic się nie zmieniło. A, Jumbo Josh patrzy. Błąd. Czyli jednak coś się zmieniło. Pytanie tylko co? Dobra, musimy się rozejrzeć po tych pokojach i jakby ogarnąć, ile jest tu rzeczy. Czyli mamy tutaj 3 krzesła, 4 jabłka, drzewo, lampa. Mamy tutaj oczywiście kanapę. Chyba kanapy nie było. Kanapa, zgadza się. Kibelek, to, dobra. Muszę wszystko tutaj bardzo pięknie zapamiętać. Dwie lampy tu są. Dużo kartonów. Oj, to chyba będzie najgorsze pomieszczenie, tak? 2, 3, 2, dużo. 3, 3. Dobra, 2, 3, 2, nie zapamiętam. Dobra, okej. Uruchamiamy. Nie wiem, ile razy będę musiał. 3 gry, czyli każda ma 2 rundy. Dobra. Kibelek, sofa, światło, karton. A, czyli mamy wybrać tylko pokój, w którym coś mogło się zmienić. Dobra, 2 konewki, 4 jabłka, czyli w tym pokoju nic. W tym pokoju z sofą chyba też się nic nie zmieniło. Tak to przynajmniej wygląda. 2, 3, 2, wow, czegoś tutaj brakuje. Dobra, czyli to jest to pomieszczenie. Okej, na pewno to pomieszczenie z kartonami. Naciśnijmy. Jumbo Josh, myśli. Okej, zadziałało. Świetnie. Znowu światła zgasną teraz pewnie, tak? Oczywiste. Zgasły. I teraz w którym pomieszczeniu coś się zmieniło? Okej. 3 krzesła, 2 konewki, 4 jabłka. Zgadza się. 2 lampy są, sofa jest. Okej, mam nadzieję, że tutaj przedmioty mogą tylko znikać, bo jeżeli mogą się także pojawiać nowe, to
może być pewien problem. Tutaj oczywiście to wróciło, więc tutaj raczej... Drugi raz raczej to samo pomieszczenie by nie było. Słońce, dobra, dobra. Czy tutaj się coś zmieniło? To jest dobre pytanie. Obraz? Wydaje mi się, że to pomieszczenie z sofą. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak i coś się pojawiło. Spróbujmy, pomieszczenie z sofą. Okej, okay, pyk, zaryzykujmy. Proszę. Zadziałało, pięknie, mamy pierwszą rundę zrobioną. Runda numer 2, a i czas się resetuje, świetnie, no change, dobra, czyli możemy zacząć od razu drugą rundę, lecimy. Druga runda, okej, okay. Będziemy mieli takie 3 rundy, więc dość ciekawa gierka i dość ciekawa. 3 krzesła, 4 jabłka, 2 konewki. Okej, okay, czyli przedmioty raczej mogą tylko znikać. A przynajmniej tak to wygląda, tu się nic nie zmieniło. 2 lampy, krzesło, kibelek. Oj, chyba nic się nie zmieniło w tych pomieszczeniach, mam takie przeczucie, że tym razem nic się nie zmieniło. Wszystko jest git. Albo się mylę? A, nie myliłem się! Widzicie, widzowie, łapka w górę dla mnie, że za to, że mój mózg jeszcze jakoś pracuje. Dobra, znowu zgasło. Sprawdzamy. Okej, okej. To jest runda druga. 3 krzesła, 4 jabłka, 2 konewki. Tu się nic nie pojawiło, kwiatki są, dobra, git. 3-2-3-2, dużo. 3-3, zgadza się. Mamy kolejne pomieszczenie, tak, tak. Lampa, szafka, kibelek. Znowu się nic nie zmieniło? I'm on observation duty, na to wychodzi, że tutaj grane jest, tu była lampa, dobra, czy coś tutaj. To mogłoby też zniknąć, krzesło mogły też przecież zniknąć. 2 lampy tutaj były, szafka. Kolejna szafka, kibelek, wanna, to... Wychodzi na to, że znowu nic się nie zmieniło, ale mam dziwne przeczucie, że może jednak coś się zmieniło. 3 krzesła, dobra. Nic się nie zmieniło. Ryzykuję. Miałem rację? Come on. Błąd, oh no. Czyli się pomyliłem, czyli coś jednak się zmieniło. Pytanie tylko następujące jest, czy ta gra się zacznie od kolejnej rundy, czy od początku? Tym razem widzę, że zniknęły tutaj krzesła, więc oczywiście pokój ze słoneczkiem. Zaznaczamy i prawdopodobnie teraz ukończyłem drugą gierkę, o ile gra jakby załapała, że pierwsza runda została ukończona, więc została mi tak naprawdę do przejścia trzecia runda. Tak to przynajmniej wygląda, więc mam nadzieję, że chodzi tutaj, że teraz będzie trzecia runda, a nie druga. Bo raz przegrałem, więc nie wiem, jak to gra zlicza, tak więc zobaczmy. I uwaga, uwaga. Okej, 3, 4, 2, tu wszystko jest w porządku. 2 lampy są. 2 szafki są. To jest, wanna. Wszystko się jakby tutaj nam bardzo ładnie zgadza. Tutaj była półeczka, nic na niej nie było. Talerze wszystkie są, wszystkie są. Okej, okay. A i tu zniknęło, dobra, kartony, kartony. Pomieszczenie z kartonami na pewno. Pyk, uruchamiamy i to musi być to, uwaga. Okej, 3, 2, 1 i oczywiście jest to poprawna odpowiedź, bo innej opcji tutaj nawet nie powinno być, tak więc zobaczmy, co teraz zniknie. Ostatnia ten, 3 krzesła, 4 jabłka, pamiętajcie, kwiatki na ziemi były. 3 krzesła, 4 jabłka, kwiatki na ziemi, 2 konewki, dobra, to pomieszczenie mamy z głowy. Znowu kartonowe pomieszczenie, 2 razy pod rząd, dobra, i teraz w teorii powinno nam zaliczyć. Jeżeli nam nie zaliczy, to znaczy, że musimy przejść jeszcze jedną trzecią rundę, w sensie jedną jakby ukończyliśmy i uwaga. Otwórzcie się. Okej. Okay. Zaliczyło nam. Dobra, czyli jednak gra zapisuje się po przejściu każdej rundy. Czyli jak przejdziecie pierwszą gierkę i zrobicie w pierwszej gierce 2 rundy, to jak przegracie w drugiej grze, to was jakby cofnie do pierwszej. Czyli jakby zapisuje się gry. Okej. Okay. Pierwszy tutaj mamy kognitywne zaliczone. Czyli jeszcze będzie wysiłek fizyczny i gadanko. Dobra, ciekawe, ciekawe. Otwieramy kolejne drzwi, tak więc będziemy tutaj... O nie, on tam jest. Jester! Hello, cześć przyjacielu. Siema, bądźmy kumplami. Bądźmy kumplami. Oczywiście, że uciekł do Garten of Banban 6. What the hell? Co to jest? What the hell? Co to jest? To jest jakiś wielki lis. Naciskam guziki. Okej. Okay. Czerwony. What the hell is that? Jest giga wkurzony. Naciśnijmy. Biały. Tam się pojawiło czerwone. Dobra, dobra. Co to oznacza?
to się musiało tak skończyć. Pan Lis po prostu mnie pokonał. Wydaje mi się, że trzeba stać w odpowiednim miejscu i po prostu zmusić go do atakowania odpowiednich przycisków. Tak to przynajmniej wygląda. Ale przetestujmy to, czy to działa w ten sposób. Tak jest, uderzył. Dobra, dobra, czyli najpierw musi uderzyć w ten przycisk. Okej. Naciśnijmy ten, nie mam pojęcia dlaczego. Okej. Ajdź, atakuje, atakuje. Come on, come on, come on. Muszę przeżyć, muszę przeżyć, muszę przeżyć. Dobra, walnij w ten przycisk, walnij w ten. Jest na czerwono zaznaczony, więc musisz walnąć w ten. No dawaj, panie lisie. Dobra. Czerwony, jest na zielono zaznaczony. Pięknie, dobra. Czyli chodząc po tym, możemy zmieniać przyciski. Tylko, że on jakby tutaj jest giga wkurzony i bardzo atakuje. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Damy radę, nie jest to taka trudna misja. Jeżeli chodzi o czam ataki i tam ataki, to było o wiele trudniejsze. Natomiast tutaj jednak da się to zrobić. Dobra, atakuj, panie lisie. Ile chcesz? Bum, pięknie. Jakimś cudem to przeżyłem. Ale z tego co widzę, muszę aktywować kolejny przycisk. Tamten? Oh my god, dobra, dobra. Okej, przywalił znowu. Dwa mamy włączone, więc nie jest źle. Gdybym powiedział, że jest bardzo dobrze. Tylko gdybym to przeżył, to by było jeszcze lepiej. Chodź, atakuj, atakuj. Tutaj, tutaj, zapraszam, zapraszam. Oh! Czyli on musi szarżować. Dobra. Dobra, i teraz szarżuj na mnie. Come on, musisz szarżować, panie lisie. Szarżuj w tym. Jest, będzie szarżował, idealnie. Dobra. Dobra, przywalił, pięknie, pięknie. Wszystko idzie na razie zgodnie z naszym planem, ale... Oh! Dobra, czyli... Dobra, żeby aktywować tamten przycisk, muszę nacisnąć to zielone. Okej, wszystko jasne. Tak więc zróbmy to, naciśnijmy to. Aktywowało się, pięknie. Dobra, przywalił, pięknie. Teraz dobra, na drugą stronę, ale ta misja jest ciężka. Let's go, let's go, let's go. Lecimy, lecimy. Okej, nice, nice. Bum, pięknie. Aktywowało się i... Ten wielki, zmutowany lis padł. A może to był pieseł? Hej, kolego. To nie jest dobry pomysł. Okej. Chyba padł, na to wychodzi. Zgadza się. A my możemy iść w sumie dalej. Ciekawe, ciekawe. O! Czyli to nie był lis, to nie był kot, to był kotek. Kittisaurus says. Miał, moi przyjaciele. Roar the face of enemies. Czyli krzyczcie w stronę przeciwników. Ciekawe. Okej, dobrze. Not quite ready for war, go through here. Nie jesteś gotowy, idź tędy. Aha. O! Coś tutaj jest. Ciekawe, czyli to była sprawność fizyczna. Czyli teraz musimy przejść. Okej, w tą stronę. I mamy kolejną notatkę. I tutaj mamy ciekawą wiadomość. Hej, zaczyna mi się podobać ten system komunikacji. Ciężko jest robić to, na co mamy ochotę, nie rozmawiając ze sobą na osobności za podejrzaną kwotę. A wiesz, jak tu sobie radzą z podejrzliwością. Nie podoba mi się to, że czasami muszę zostawiać nasze wiadomości na tym piętrze. O ile rozumiem, że czasami jest to konieczne, po prostu nie mogę nic poradzić na to, że czuję się tu obserwowany. W każdym razie, zebrałem dane wszystkich dzieci aktualnie zapisanych do przedszkola i zostawiłem je na twoim biurku. Zaznaczyłem moich preferowanych dawców genomu, czyli oni jednak pobierali genom od dzieci. Świetnie, więc fantastyczne przedszkole, najlepsze na świecie. A ty zrób to samo na arkuszu. Następnie możemy wykluczyć wszystkich uczniów, którzy nie są oznaczeni przez nas oboje, a następnie z mniejszej puli kandydatów wybieramy jednego, z którym będziemy kontynuować, czyli dziecko, które, że tak powiem, moje dziecko, czyli rodzica, którym gramy, zostało wybrane jako dawca genomu, więc jestem ciekaw, jakim potworem ono będzie, albo o ile w ogóle będzie potworem. Niemniej jednak dzieci jako dawcy genomu, brzmi to dość dziwnie. Okej, misja z kryształkami. Świetnie. Drugi kryształek, trzeci. Dobra, czemu mamy zebrać kryształy? To mnie zastanawia. Niemniej jednak zróbmy to, skoro taka jest nasza misja. Queen Bauselia Mission, czyli misja królowej Bauseli. Znajdź kryształy dla jej korony. 8 kryształów znajdź, żeby dostać nagrodę. Okej.
No problem. Raczej to nie powinno sprawić mi jakichś większych problemów. To tylko 8 kryształów. Oczywiście gdzieś musi być jakiś ukryty, którego nie znajdę, znając życie. I mam pecha, bo już chyba taki się pojawił. Dobra. Połóżmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, brakuje jednego. Gdzie może być ukryty ostatni kryształek? Czy ja go naprawdę nie widzę? Gdzie jesteś ostatni kryształku? Może jest w innym pomieszczeniu. Tutaj? Nie, to by było głupie. On musi być gdzieś tutaj. Ja go po prostu jeszcze nie widzę. Tak więc pod wózkiem będzie. Na pewno będzie pod jakimś wózkiem. Nie ma. Tutaj też nie ma. Na górze? Ej, w sumie to by było całkiem logiczne, gdyby gdzieś tutaj się ukrywał, ale powiem wam szczerze, że ja tego kryształka nie widzę. Wózek? Pod wózkiem też nie ma? Drzwi zamknięte? Ej, no gdzieś musi być. Chwila. Gdzie jest ostatni kryształ? O! Guzik? O! Okej, otworzyło się coś. Dobra, był ukryty. Wiedziałem, że coś będzie tutaj dodatkowego. Mamy wszystkie kryształy. Teraz te drzwi się otworzą, prawda? Zgadza się. I mamy kartę fioletową, a w zasadzie seledynową? Chyba tak. I będziemy mogli teraz przejść tędy, o ile się nie mylę. Tak, to jest fioletowa karta. Dobra. Okej. Pyk. Proszę mnie przepuścić. Biedny kitizaur. Kitizaurus. Okej. Jesteśmy tutaj, mamy wszystkie zaliczone czynności, więc bardzo dobrze. Dead or alive. 1 billion, oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Tu chyba nic nie było, żadnej kasety. Nic z tych rzeczy, zgadza się, nic tutaj nie przeoczyłem. Nie chcę niczego przeoczyć, bo też jakby... Ostatnia część! O! Hello. Nie ma takiej opcji, nie wykończy mnie. Żeby narzekać? Okej. Ja rozumiem żarty, więc spokojnie. O, do czego zostałem stworzony? Każdy żart, no nie wydaje mi się, żeby każdy żart twój był śmieszny, ale okej. Scenariusz końca świata? Okej. Dobra. Najlepszym żartownisiem. O, niezłe tutaj. Zdałem sobie z czegoś sprawę. Z czego sobie zdałeś sprawę? What the hell? Ciekawe. Okej. Okay. O, czyli ty chcesz się dostać do królowej? Nie mogę na to pozwolić. O, wydaje mi się, że w nim jest zamknięta kolejna dusza dziecka. Tyle, że dziecka żartownisia. Dobra, czy mogę stąd wyjść jakoś? Chciałbym uratować królową, nie ukrywam tego jakby. Tylko pytanie, w jaki sposób się stąd wydo... O, dronik. Potrzebuję twojej pomocy. Pyk. Let's go! Bang. That was easy. Myślał, że tutaj mnie przechytrzy, błazen. Nie ze mną te numery. Dobra, biegniemy ratować królową. Let's go. Tędy? Nie tędy. Chyba gdzieś musimy tutaj się wycofać albo przejść tędy. Tak, bo chyba tutaj możemy się wrócić z tego, co widzę. Tak. Okej. Wracamy ratować królową przez całe to miejsce. Musimy. Mamy ostatni trybik, więc teraz prawdopodobnie będzie ostateczna misja. Więc wracamy do królowej, aby ją oczywiście tutaj uratować. Królowa w niebezpieczeństwie, musimy ją uratować. Tak więc przybyliśmy po raz kolejny do królestwa królowej Bounceli. I głupi ten błazen poszedł ją, że tak powiem, rozśmieszyć, żeby te stworki, które siedzą w jej oczywiście brzuchu, wyszły. Tak więc nie możemy do tego dopuścić, więc czym prędzej pobiegnijmy. Ale chyba najpierw powinienem pobiec i aktywować ostatni trybik. Taka jest chyba kolej misji. Takie mam wrażenie. Oj, chyba nie. Dobra, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, przepraszam bardzo. What the hell? Okej, jest królowa Bouncelia. Jest i błazen. O, wow. Ciekawe.
Jest i kotek oczywiście. Tylko co ja mogę zrobić? What the hell? Zaprezentować żarty. Nie, nie możesz tego zrobić. Jeśli to zrobisz, to to coś wyjdzie z jej brzucha. What the hell? O nie. Co zrobił? Giovanium. What the hell? Co to jest za mutant? To jest ten z trailera mutant. What the hell? Co jest grane? Co ja mam zrobić? Wow. Chcecie tylko rozśmieszyć. Czemu nie mogę nic zrobić? Nie mogę go zaatakować. Ja chcę mu ratować. Wiesz co się stanie się? O nie. Jeżeli ona się zaśmieje, to stanie się coś bardzo złego. Okej. Okay. Nie, nie rób tego, nie rozśmieszaj jej. To się źle skończy. Jestem niczym bezwładcy? O wow. O wow. To się źle skończy, nie rób tego błaźnie. Co konduktor w tym ciągu powiedział kangurowi? Skakuj! Nie zaśmiała się. A może się zaśmiała? Okropne. Co jest grane? Nie grzeźni uciekają. Siema. Nie spodziewałem się, że on mnie jumpscare'uje, naprawdę. Nie spodziewałem się tego. No to uciekamy oczywiście za szeryfem Toadsterem. Goni nas błazen, tak więc wiejemy. Mamy ostatni trybik, więc wszystko powinno pięknie zadziałać. Mamy końcową scenę, tak jest. Uwielka ucieczka. Lecimy, let's go. I błazen nas goni. Okej, okay, na pewno te małe kangurki albo cokolwiek się działo jakby w tej naszej królowej Bounceli wyszło na powierzchnię i całe piętro się zawala, więc lepiej będzie stąd po prostu jak najszybciej uciec, tak dla bezpieczeństwa. Więc póki co szybciutko oczywiście tutaj wskakujemy do windy. Stinger Flynn, co ty tutaj robisz? Dziwne. Bardzo dziwne. Zostało zniszczone? Okej. Na pewno się przydadzą. O, znaleźć berło królowej. Tylko ona może powstrzymać to szaleństwo. Nie mówcie, że to już będzie. Nie, proszę, ja chcę berło. Lecimy na kolejne piętro i... Garten of Banban 6, dziękujemy za grę. Czyli historia będzie toczyć się dalej. Jestem naprawdę ciekaw, co wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu.